Na liczne zapytania moich widzów, jak grillować cukinie, kabaczki, przyprawiamy, kroimy na plastry. Jakie plastry? Centymetr, półtora, zależy jak kto lubi. Zaraz Wam pokażę, jak to wkładam na grilla. Małe też z serem. Jakieś 20 minut na grillu. Nie mówię Wam dokładnej temperatury, dlatego że każdy ma różnego grilla. Ja to na gazowcu teraz zrobię, żeby być bardziej eko. Na końcu zobaczycie, jaki jest efekt. Kładziemy na grilla. Grill jeszcze nie jest fest rozgrzany. Duże są, tak jak hamburger. Małe dla tych, co tylko chcą spróbować. I na końcu zobaczycie, jaki jest efekt. Jeszcze parę ważnych uwag na samym końcu Wam pokażę. Hej, pozdrowienia oczywiście będą. Teraz pozdrawiam Martina. Oczywiście dodałem szaszłyki, żeby nie było, bo są osoby, które też nie tylko jarsko, ale też z mięsem. Pozdrowienia oczywiście dla Artura, który dzisiaj rozmawialiśmy właśnie. Jedzie na robotę. No, Wam pokażę już tutaj podpieczony. I pokażę Wam, jak to wygląda w środku. O, widzicie, niesamowite właśnie. Ser już roztopiony. Jak to wygląda na małym. I ktoś zaraz powie, dlaczego nie robię ryb. Dlatego nie robię ryb, bo zaraz by byli hejterzy. O, ryby z Odry. Coś takiego, nie? Pozdrawiam oczywiście hejterów też. Pozdrawiam tych wszystkich wędkarzy, którzy... Dziękuję tym osobom, które sprzątały tą Odrę, bo to jest jednak niesamowite przedsięwzięcie logistyczne. Pozdrowienia serdeczności, pozdrawiam jeszcze raz. Najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o cukinię, dobrze przyprawiamy i dosyć długo to powinno się grzać. Pamiętajcie, że lepiej na małym ogniu, a długo. To jest bardzo ważna rzecz. Na małym ogniu, ale długo. I dzięki temu mamy pewne, że to jest smaczne. Pozdrowienia dla Martina. Pozdrowienia dla Marlena Najman Testosteron. Siema, elo, elo, 3210. Jeszcze na koniec życzę wszystkim oczywiście smacznego. Nie zapomnijcie łapkę w górę, bo to zwiększa zasięgi. A jak zwiększa zasięgi, to film dociera do większej liczby osób. O suba nie proszę, bo suba daje ta osoba, która uważa, że to jest coś wnosi fajnego. Siema, pozdrawiam, hej. Na liczne zapytania, jak powinna wyglądać cukinia po grillu? Właśnie tak. Właśnie tak. Pozdrowienia serdeczności, mówił do Was Star TV. Nie truje Wam więcej. Siema, miłego dnia. Na liczne zapytania, jak powinna wyglądać cukinia po grillu? Właśnie tak. Właśnie tak. Pozdrowienia serdeczności, mówił do Was Star TV. Nie truje Wam więcej. Siema, miłego dnia. Jeszcze na koniec życzę wszystkim oczywiście smacznego. Nie zapomnijcie łapkę w górę, bo to zwiększa zasięgi. A jak zwiększa zasięgi, to film dociera do większej liczby osób. O suba nie proszę, bo suba daje ta osoba, która uważa, że to jest coś wnosi fajnego. Siema, pozdrawiam, hej. I ktoś zaraz powie, dlaczego nie robię ryb. Dlatego nie robię ryb, bo zaraz by byli hejterzy. O, ryby z Odry. Coś takiego, nie? Pozdrawiam oczywiście hejterów też. Pozdrawiam tych wszystkich wędkarzy, którzy... Dziękuję tym osobom, które sprzątały tą Odrę, bo to jest jednak niesamowite przedsięwzięcie logistyczne. Pozdrowienia serdeczności. Pozdrawiam jeszcze raz. Najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o cukinię, dobrze przyprawiamy i dosyć długo to powinno się grzać. Pamiętajcie, że lepiej na małym ogniu, a długo. To jest bardzo ważna rzecz. Na małym ogniu, ale długo. I dzięki temu mamy pewne, że to jest smaczne. Pozdrowienia dla Martina. Pozdrowienia dla Marlena Najman Testosteron. Siema, elo, elo, 3210.